Rzecznik rządu wezwał Tuska, by przestał grozić. Rzecznik rządu wezwał Donalda Tuska, by przestał grozić urzędnikom. Przewodniczący Donald Tusk bierze odpowiedzialność za każde działanie przemocowe, które może się z tego typu apeli narodzić, stwierdził rzecznik rządu Piotr Müller i wezwał szefa PO, by przestał grozić szefom instytucji publicznych. Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk na początku lipca na konwencji w Radomiu powiedział, że jeśli PO wygra wybory, wyprowadzi Glapińskiego z NBP. O wyprowadzeniu prezesa NBP, po wygranych wyborach mówił też wiceszef PO Tomasz Siemoniak. Z kolei mówiąc o zmianach w wymiarze sprawiedliwości, Tusk stwierdził, że jest możliwe przywrócenie stanu sprzed czasu, kiedy łamano prawo, bez konieczności pisania nowych ustaw. I oczywiście do tego potrzebna jest i wyobraźnia, i determinacja, odwaga i siła. Jak się pani Przyłębska przykuje do fotela, to co? Zapytała wówczas dziennikarka Gazety Wyborczej. To trzeba odkuć. Po prostu, odparł lider PO. W czwartek Tusk wskazywał, że według ekspertyz posiadanych przez PO powołanie Glapińskiego było obarczone nieusuwalną wadą prawną. Powołał się na ekspertyzę dr. habilitowany Bogusława Uliasza z konkluzją, którą podziela też na przykład profesor Stanisław Hoc i też mamy jego ekspertyzę. Ta konkluzja jest jednoznaczna. Uchwała Sejmu powołująca Adama Glapińskiego na prezesa NBP w takiej sytuacji powinna być uznana za obarczoną nieusuwalną wadą prawną. Piotr Müller, Donald Tusk ma słabe autorytety. Rzecznik rządu pytany przez dziennikarzy o te ekspertyzy powiedział. Profesor Hoc, ten sam profesor, który działał w aparacie PRL i który pisał na zlecenia tamtego systemu różne opinie, tak. Jeśli pan premier Tusk chce się posługiwać tego typu opiniami, to oczywiście może, ale wydaje mi się, że delikatnie mówiąc jest to słaby autorytet w tym obszarze, dodał. Müller odniósł się też do zapowiedzi NBP, że złoży zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Donalda Tuska i Tomasza Siemoniaka w związku z ich wypowiedziami pod kątem F. wypełnienia znamion przestępstw określonych w kodeksie karnym, w tym gróźb. Rzecznik rządu stwierdził, że każdy ma prawo złożyć zawiadomienie, jeśli uważa, że mogło nastąpić przestępstwo. Jak rozumiem, tu chodzi chyba o tę groźbę przewodniczącego Tuska, wyprowadzenia siłowego szefów instytucji publicznych, bo to premier Tusk, z tego co rozumiem, zapowiada tego typu działania, mówił Müller. Podkreślił, że Tusk bierze odpowiedzialność za każde działanie przemocowe, które może się z tego typu apeli narodzić. Panie przewodniczący Tusk, apeluję, aby pan takich rzeczy po prostu nie robił, wezwał Müller. Zapewnił też, że nie ma żadnych wątpliwości prawnych, jeśli chodzi o powołanie prezesa Glapińskiego.